Dzień dobry, Rafał Mirzejewski z tej strony. Już Ryszard Kapuściński pisał, że mecz piłkarski może wywołać wojnę, jak było w przypadku Salwadoru i Hondurasu. Dlatego dzisiaj zastanowimy się, jak futbol może funkcjonować w cieniu wojny. Ze mną gość, dziennikarz Polsat News, współpracownik Newsweeka, ale także korespondent wojenny, no i kibic Legii Warszawa Mateusz Szlachowski. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry, redaktorze. Powiedz mi, jakim cudem gość z Lublina może kibicować Legii? A to jest skomplikowana historia, rodzinna można powiedzieć. Mój tato lubił Legię Warszawa, lubi Legię Warszawa i jakoś tak pamiętam z dzieciństwa, że on oglądał mecze, ja z nim oglądałem. To jest ciekawe, bo my zazwyczaj kibicujemy różnym drużynom. Ja kibicuję Realowi Madryt, on kibicuje Barcelonie. Jak była Liga Angielska, to zazwyczaj, no ja tutaj Manchester, Arsenal, Chelsea, te kluby, a ojciec pamiętam, że Liverpool. I to tak, to było bardzo, zawsze było na anty, a tutaj w tym wypadku rzeczywiście była Legia i to razem oglądaliśmy. Natomiast ja też nie jestem, wiesz, ja bardzo lubię Legię Warszawa, ja chodzę na mecze, jak jestem w Polsce, to prawda. Może nie mam karnetu i na stałe, ale tak raz w dwa, kilka razy w sezonie lubię pójść, bo to są niesamowite emocje. Natomiast też nie mam nic do Wisły Kraków, niektórzy tutaj są bardzo pozytywnie nastawieni do tego klubu. To już tak, są tacy? Są tacy. No to zdradzę Państwu, że z Rafałem się trochę znamy. No, kilka lat, dobrych kilka lat. I zawsze się śmieję z Rafała i cisnę po tej Wiśle, ale tak naprawdę to Wisłę też lubię, bo w dzieciństwie się oglądało Wisłę, jak grał w niej Szymkowie, jak Żurawski i Frankowski. I też byłem na meczu Wisły, jak mieszkałem w Krakowie, więc jeżeli jak już tak patrzymy na kluby, które są bliskie mojemu sercu, no to oczywiście Legia jest gdzieś tam na pierwszym miejscu. Jest gdzieś tam Motor Lublin też, bo jestem z Lubelszczyzny, więc siłą rzeczy, no ale Motor niestety no nie gra w Ekstraklasie, jeszcze trochę trzeba będzie chyba poczekać na to, ale jest też Wisłę lubię. Są też kluby, które mniej lubię, Poznań tutaj gdzieś, prawda, funkcjonuje, ale to jest jakieś tam, to już są kwestie jakieś. Okej, a w jakim wieku ta sympatia do Legii się pojawiła? To było tak, że w szkole, w podstawówce, w gimnazjum mogło się obnosić z jakąś sympatią do Legii? Czy w Lublinie nie było klimatu za bardzo do tego? Wiesz co, ja się urodziłem w Lublinie, potem mieszkałem w ogóle aż pod granicą polską w Chrubieszowie, gdzie w ogóle Unia Chrubieszów to jest już Liga Okręgowa, ale to nie ma zbyt wielu kibiców, powiedzmy sobie szczerze. Wiesz co, po prostu lubiliśmy wtedy piłkę, chyba wszyscy i nie było takiej napiny. Ktoś tam kibicował Legii, wiadomo jak to w małych miejscowościach, że się kibicuje tym dużym klubom, przynajmniej my tak mieliśmy. Wtedy rzeczywiście, z tego co pamiętam, to najwięcej było kibiców Wisły i Legii tak naprawdę, ewentualnie Lecha Poznań. No, Lech był daleko, więc siłą rzeczy Wisła i Legia była bliżej, więc to się oglądało, jak się oglądało Ekstraklasę. Wcześniej się pojawiła. Ja w ogóle te pierwsze mecze z dzieciństwa to pamiętam bardzo, bardzo byłem młody. Miałem 6 lat, to jest pierwszy mecz, który tak dobrze pamiętam. To był finał Mistrzostw Świata. Zidane strzelił wtedy 2 gole, 98 rok. I pamiętam, że mnie bardzo fascynowało, że piłkarze obu drużyn płaczą. Dlaczego? I pytałem o to ojca. Ojciec mi tłumaczył, że jedni płaczą ze szczęścia, a drudzy płaczą, bo przegrali. To, że przegrali, to rozumiałem, że płaczą Brazylijczycy, a nie rozumiałem, czemu Francuzi płaczą, skoro się cieszą. Ale wiesz, gdzieś wtedy zacząłem Realowi Madryt kibicować, bo pamiętam taki mecz, później kolejne 3-0, tylko już w 2000 roku. Morientes, Raul i chyba McManaman strzelał gola. To był finał Ligi Mistrzów z Walencją właśnie Realu i to był taki wstrząs i gdzieś wtedy zacząłem oglądać też polską ligę siłą rzeczy, więc wiesz, miałem 8 lat, więc ta piłka zawsze była, ja lubię piłkę. Nigdy nie grałem dobrze, w odróżnieniu od kolegi redaktora, ale zawsze lubiłem sport i lubiłem oglądać. Nie, to są niesamowite emocje, po prostu. Ja jestem reżyserem z wykształcenia, więc takie emocje mnie poruszają. A te lata 2000, jak mówisz, czyli początek twojej fascynacji piłką i Legią, to jest jaka Legia? To jest Cezary Kucharski, Wojciech Szala, tamta ekipa, która, no wiesz, pamiętasz, no wtedy tak naprawdę były dwie drużyny w Polsce. No i twoja drużyna i moja drużyna. No i wtedy można było mówić, że to są derby polskie, tak, prawda? Tak, a nie mecz z całym szacunkiem Lecha z Rakowem. No dokładnie. No. Jak niektórzy... Nie są to dwie moje ulubione drużyny, tak bym to określił, no ale to już tutaj nie może nie... Okej, okay. A jakiegoś idola takiego piłkarskiego z dzieciństwa miałeś? Bo ja byłem zakochany w Żurawskim
I nawet na bierzmowanie chciałem brać na imię Maciej, ale... No widzisz, no to był 2000 który? Trzeci, czwarty rok. Mhm. No to ja też wtedy Żurawskiego lubiłem. Ja trochę wtedy liczyłem na to, że ten Żurawski może przejdzie do Legii. Nie, no ale mówię, w tamtym okresie, jeszcze takiego dzieciaka, to wtedy ja miałem wrażenie, że Wisłę cała Polska kibicowała. Jak Wisła grała z Lazio, wcześniej z Schalke, to naprawdę to było coś takiego, że ja pamiętam te wszystkie mecze. My oglądaliśmy je całą rodziną. I wtedy się kibicowało siłą rzeczy. No, to był polski klub, więc ja do tej Wisły mam olbrzymi szacunek i sentyment. Natomiast no, później już Wisła, tak jak mówię, że tutaj lubię mimo wszystko Wisłę, czy mimo wszystko. No, jak mieszkałem w Krakowie, to siłą rzeczy lubiłem. Mhm. Natomiast wtedy, wiesz, Legia no, to było krajowe podwórko. No, no, nie było zbyt wielu tych, że tak powiem, no, europejskie puchary. To w tamtym roku chodziłem, dwa lata temu, to chodziłem na te mecze jeszcze przed wojną. Ja mam trochę problem z ustawieniem tego ostatniego, wiesz, tam 16 miesięcy, bo cały czas jak myślę o Polsce, to jestem głową w 2022 roku. A teraz jak często wpadasz do Warszawy, jak często na mecze chodzisz? Na meczu byłem ostatnio, na ostatniej kolejki meczu byłem. Mhm. Mecz ze Śląskiem? Tak, ze Śląskiem. Mhm. No trochę się z strachu najadłem, bo rzeczywiście Śląsk trochę na nas siedział na początku, ale potem już zgodnie z planem, że tak powiem. Ale Żyleta, czy... Nie, tutaj grzecznie, bo dziadka zabrałem na mecz, wiesz, bo mój dziadek jest wielkim kibicem piłki nożnej. To też jest ciekawe. On był raczej kibicem Ruchu Chorzów, bo on mieszkał przez jakiś czas na Śląsku. Natomiast też lubił Legię. To jest też jakoś, że u mnie dwaj mężczyźni w domu lubili Legię i lubili ją oglądać. Dziadek nie był na meczu na stadionie. Oj, no dziadek jest z 40 roku, więc dziadek ma teraz 83 lata. No to trochę nie był na meczu z 20 lat, ale go zabraliśmy z siostrą. No to więc spokojniejszy sektorek. Mm-hmm. No i zdaje się, że mimo twoich codziennych obowiązków, czyli pracy korespondenta wojennego na Ukrainie, zdarza ci się wręcz w okopach oglądać mecze. W piwnicach. W piwnicach. No wiesz co, no Ligę Mistrzów lubię obejrzeć, bo to jest nawet nie tylko Ligę Mistrzów, takie właśnie chociaż urywki jakieś z polskiej ligi też lubię obejrzeć. Jasne, że no jednak jestem mniej na bieżąco niż jak byłem w Polsce, no bo siłą rzeczy po prostu mam teraz więcej obowiązków, mam takie poczucie. No natomiast rzeczywiście ostatnie dwa finały Ligi Mistrzów obejrzałem. Jeden obejrzałem w jakimś dziwnym w ogóle budynku, gdzie byliśmy rok temu z artylerią ukraińską. I oglądaliśmy z kolegą, Polakiem też, na tablecie, a teraz oglądałem z chłopakami na tablecie w piwnicy takiej przerobionego. Dom był całkowicie zniszczony na górze, a my siedzieliśmy w piwnicy, no bo cały czas było strzeliwane. Tam, gdzie jest teraz ukraińska kontrofensywa pod Wilką Nowosilką, czyli na południowym Donbasie, ale był Starlink, był dobry bardzo zasięg, więc oglądałem niestety. No czy w sensie, no niestety, stety, no po prostu nie lubię Manchester City, co mi też zarzucano na Twitterze. Najpierw oglądałem półfinał, no i sromotną klęskę Realu Madryt, bardzo przykrą dla mnie. No a potem oglądałem finał, nie? Więc no tak, no. Ale z transferu Bellinghama się cieszysz pewnie? Tak, cieszę się. Chociaż ja miałem swojego, ale to ja bym wolał kogoś innego, no ale. Okay. Ja żałuję, że w tamtym roku Real nie kupił właśnie pewnego napastnika Manchesteru City, bo to jest talent. Tak. Halanda, to się jednak ogląda. No a powiedz, Ukraińcy też mają fioła na punkcie piłki, tak jak Polacy? Może nie wszyscy, ale tajemnicą taką, no w Ukrainie szeroko znaną, w Polsce nie bardzo, że część tych batalionów ochotniczych, które powstawały, choćby Azow sam, jak powstawał, był złożony z fanatyków piłkarskich, z takich gości właśnie z Żylety, z wiesz, z po prostu takich, no, ostrych. Kiboli, łamanych na chuliganów. No tak, tak trzeba to powiedzieć. No i ci goście, jak się zaczęły te rozruchy... Ale nie zrzeszonych w jednym klubie, tylko... Nie, z bardzo różnych klubów. Łączyli siły. Z bardzo różnych klubów. I to chyba też jest teraz takie, że w Ukrainie przede wszystkim funkcjonuje Ukraina. Wydaje mi się, że w Polsce też by tak było, że w tej chwili możemy sobie robić ustawki, możemy się napieprzać. Wiesz, może być ostro między kibicami w różnych klubach, natomiast gdyby przyszło do zagrożenia, no to byłby rozkład znany, jazda wiadomo z kim. Mm-hmm. I Rosja tutaj w tym wypadku chyba nigdy nie była kochana przez kibiców. Mm-hmm. Oczywiście jak widzę jakieś takie transparenty, widziałem jaki był transparent na meczu Śląska, więc tym bardziej cieszyło mnie, jak dostawali solenne Bęcki. Szukam delikatnych słów, wiesz, takich boomerskich słów, żeby nie przeklinać. Bo jednak rzeczywiście piłka wiąże się z pewnymi emocjami, które nie zawsze są godne dziennikarza. Tak.
to jakoś mi było miło na sercu, tak bym to powiedział. Wiesz co, ja lubię po prostu przede wszystkim kluby i to najbardziej szanuję, które mają historię. To jest piękne, jak ja rozmawiam z moim dziadkiem i on wymienia mi, wiesz, piłkarzy, którzy grali gdzieś tam w Legii, w Ruchu, wymienia mi piłkarzy z lat 70. I mam takie poczucie, że to jest jakaś tradycja, że to jest jakaś miłość do czegoś. To, wiem, że Legia na przykład nie jest kochana w Polsce, bo jak gdzieś kilka razy wrzucałem na Twittera jakieś choćby zdjęcia z meczów, no to tam ludzie mi pisali, że ma pan pierwszą, największą wadę, nie? Gdzieś tam kibic Lecha na przykład. No, jakby może rzeczywiście ta miłość do Lecha nie jest u mnie zbyt duża, ale też szanuję, no bo to też jest klub z wielką tradycją, czy Ruch, czy Górnik i tak dalej. No i w Ukrainie jest coś takiego, że tam są dwa kluby, które są, trzy właściwie, które są rzeczywiście takie kluczowe dla tej ich piłki. Natomiast no, jeden z tych klubów siłą rzeczy z powodu wojny przeszedł całą gehennę i całkowicie zmienił się jego profil. Więc tam też jest... Mowa o Szachtarze. Tak, mowa o Szachtarze, który od 2014 roku gra na stadionie we Lwowie, no bo siłą rzeczy musieli wyjechać piłkarze. No ale to też pokazuje, co już się wtedy działo, a my jeszcze tego nie widzieliśmy, co się dzieje, jak ta wojna wtedy wygląda. Zresztą Szachtar przecież grał też w Polsce w kilku meczach europejskich pucharów. Ale to przyznasz, że to surrealistyczna wizja, że stadion budowany na Euro 2012 Donbas Arena teraz jest w rękach okupantów, prawda? I jest nie do końca pewnie wiadomo, jak aktualnie wygląda, ale daleko odbiega od stanu pierwotnego. No zdecydowanie, wiesz, to jest też surrealistyczna wizja, że lotnisko, które było rozbudowywane na to euro, już dwa lata później całkowicie przestało istnieć. Ja mówię o lotnisku w Doniecku, które, wiesz, bitwa o doniecki aeroport to była taka pierwsza wielka bitwa tej wojny. Tam powstała to sformułowanie cyborgi o Ukraińcach, którzy tego bronili. Ja znałem kilku cyborgów, kilku już nie żyje. I to też, bo dużo jest takich śladów w Ukrainie związanych z tym euro. Wszyscy pamiętamy to euro, chyba w naszym wieku to już w ogóle się pamięta to euro. Ja pamiętam, jak tutaj był mecz Polski z Rosją i jakie to budziło emocje, co się krzyczało, jak no po prostu, jak kibice reagowali na ten mecz. Nie zdawałem sobie chyba do tamtej pory sprawy, jak rzeczywiście dalej jednak nawet chyba mecze z Niemcami nie wywoływały takich emocji, jak ten mecz w 2012 roku, na którym byłem na tutaj w grupie, no, w tym strefie kibica. Natomiast dużo jest takich miejsc, choćby przy wjeździe do Kijowa od strony Polski, jest ten pomnik tych pluszaków, tych maskotek tego euro. Tak. I to też jest zabawne, bo tam zaraz jest blokpost. Nie powiem gdzie dokładnie, ale w tych okolicach, nie? Kilka jest blokpostów, są jeże powystawiane, są miny i jedziesz i widzisz ten pomnik, taki właśnie miły, że witamy. Kiedyś to było normalnie. Tak, kiedyś to było normalnie, a tam od razu masz jeże w koło, czyli zapory przeciwczołgowe i tak jest od... No w Kijowie jest bardzo spokojnie, ale pamiętam, jak to odbierałem, jak wjeżdżałem do Kijowa w lutym zeszłego roku, jak potem na przykład jeździłem do Makarowa, to jeździłem tą trasą żytomierską, do której Rosjanie doszli. Ona była częściowo zniszczona, a tam dalej stoi ten pomnik, który przypomina, że wtedy było totalnie normalnie. A powiedz, jakim cudem ty jesteś tak blisko ukraińskiej armii? Jak wygląda to sito, po przekroczeniu którego możesz relacjonować ich działania? Chcę o to zapytać, jak zdobyłeś ich zaufanie? No bo przecież... Mógłbyś być jakimś agentem ruskim, jakimś szpiegiem. No wiesz, już nie tacy ludzie okazywali się, że mieli inne intencje. Nic ci nie zarzucam oczywiście, ale znasz temat i wiesz, że nawet w ciałach dowódczych różnych armii zdarzali się jacyś szpiedzy, agenci. Jak się zbliżyć do ukraińskiej armii, jak zbudować ich zaufanie? W Ukrainie też w ciałach dowódczych się zdarzali już w trakcie tej wojny. Mało się o tym mówi, ale byli dowódcy, którzy zdradzili na początku wojny, tutaj zwłaszcza w zgrupowaniu północnym pod Iwankowem i na południu w okolicach Chersonia. Tam nawet też politycy miejscy byli agentami rosyjskimi. O tym się teraz mało mówi, bo to już było dawno i też Ukraińcy pewnie do tego wrócą po wojnie. Załatwili tą sprawę na szybko, były jakieś procesy o zdradę, były aresztowania, natomiast mało się o tym mówi, żeby też nie łamać ducha armii. No ale ja jestem dziennikarzem, to o tym mogę mówić. Wiesz, no jeżeli ja jestem agentem, to ty też, bo
Chciałem ci przypomnieć, że byłeś jedną z osób, które odkryły Lachowskiego w Ukrainie. To zdradzę państwu tą anegdotkę, bo mało w sumie osób może o tym wie. Ja pojechałem, bo ja robiłem film dokumentalny w 2018 roku, więc to już wiesz, też wtedy jak robisz akredytację, to musicie sprawdzić SBU, sprawdza twoje dane i tak dalej. Wtedy nosiłem różne papiery. Byłem zresztą w danym budynku KGB kijowskiego, a teraz SBU. Gdzieś tam musiałem te wszystkie papiery złożyć. Czeka się miesiąc na tą akredytację, oni jakieś sprawdzania tam przeprowadzają. Teraz znowu, jak się zaczęła ta wojna, to tylko bardzo szybko dostałem tą akredytację. Może też dlatego, że już w 18 roku byłem sprawdzany, może też, to też trochę mi pomogło środowisko filmowe polskie, które za mnie poręczyło, to Akademia Polska Filmowa. No bo ja tam pojechałem jako wolontariusz, ale przede wszystkim jako dokumentalista. Ja chciałem robić tam dalej kolejny film dokumentalny. Więc bardzo szybko z tego zrezygnowałem i się zaangażowałem w jakieś tam rzeczy właśnie takie wolontariackie, typu rozdawanie jedzenia, sortowanie leków. Po prostu zamieszkałem z żołnierzami. Oni mnie znali, w sensie sanitariusze mnie znali, a sanitariusze, w sensie paramedycy, bo sanitariusze to jest złe określenie tutaj, pardon. Paramedycy wojskowi mnie znali, ratownicy pola walki i oni mieszkali z wojskowymi. I ci wojskowi też mnie poznali. No i tak od słowa do słowa po prostu zaufaliśmy sobie po prostu. Wtedy to był, Kijów był zupełnie, na zupełnie innym etapie. Ukraina była na zupełnie innym etapie. Nie wiadomo było, czy prezydent nie zginie. Codziennie rano sprawdzaliśmy newsy, czy on żyje, czy nie. Nie wiadomo było, za ile tutaj wejdą Rosjanie. Pojechałem z nim pierwszy raz na front, to byliśmy, pamiętasz, bo rozmawialiśmy. No i właśnie już, żeby nie wchodząc w dygresję, się pojawiłem w tym Kijowie, to chyba po 2 czy 3 dniach zadzwonił do mnie obecny tutaj redaktor Mierzejewski z Radia Z. I się mnie pyta, czy ja bym nie nagrał jakiejś relacji dla Radia Z i opowiedział, co tam jest, bo wtedy stamtąd dziennikarze wyjeżdżali. A ja już w mediach nie pracowałem 5 lat? No, jakoś tak. Praktycznie jakieś tam reportaże, jakieś tam filmy dokumentalne, ale się raczej filmem zajmowałem. No i tak się zaczęło, potem już, potem był kontrakt z TVN-em i tak dalej. Tak się zaczęło medialnie, a zaufanie, żołnierzy się zdobywa tym, że się z nimi jest w tych miejscach i wiesz, można zrobić reportaż od razu, zaraz wypuścić, byleby tylko, wiesz, zdobyć jakąś, jakiś fame, kliki się zgadzały. Można przez to zaryzykować czyjeś życie, można czasami sprawić, że ktoś straci zdrowie lub życie, jeżeli się udostępni jakąś lokalizację, jakieś miejsce i tak dalej. Ja przez 16 miesięcy pobytu w Ukrainie nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. I ci ludzie, którzy mnie znają, mi ufają. Oczywiście nie wszyscy, bo nie wszyscy mnie znają. Natomiast raczej mam tak, że nie mamy jakichś, nigdy nie mieliśmy żadnych zgryzów. Zdarzały się jakieś konfliktowe sytuacje, no bo zdarzało mi się gdzieś wjeżdżać nielegalnie, to też się umówmy. Po prostu wykorzystywałem to, że coś wiem, że mam gdzieś znajomych. Wiedziałem, że gdzieś nie powinni wjechać dziennikarze, że jest zakaz, a mimo to łamałem ten zakaz. Natomiast wierzę też w to, że jako dziennikarz ja mam trochę omijać pewne zakazy, bo wierzę w to, że trzeba mówić prawdę, pokazywać tą wojnę tak, jak ona wygląda. Nie we wszystkim się muszę zgadzać z Ukraińcami, no ale na tym też polega wolność. W Rosji bym za to dostał kulę w łeb. W Ukrainie dalej działam jako dziennikarz, dalej mam akredytację. Bo byś wypadł z balkonu z dwupiętrowego bloku. Bloku, mając lat 27, 28, ile ona miała? No, 28, 29. Mowa o wiceprezes banku. No dziwne, dziwne. Chyba na parterze lepiej mieszkać, mieszkając w Federacji Rosyjskiej. Słuchaj, na froncie, tak jak już wspomniałeś, często korzystasz z social mediów i właściwie non-stop możemy obserwować twoje relacje, czy to na Twitterze, czy na Instagramie. Chcę zapytać o social media tak filozoficznie, ich użycie podczas konfliktu zbrojnego. Pamiętasz sytuację sprzed roku mniej więcej, kiedy byłeś jeszcze w Kijowie? Tam był taki dosyć spektakularny, jeśli tak można powiedzieć, atak Rosjan na Leroy Merlin chyba. Tak. I po jakiejś tam analizie wyszło, że to jakiś streamer wrzucił zdjęcia jakichś czołgów, które tam zaparkowały, czy sprzętu tam były transportery schowane, ukraińskiej armii i tak naprawdę wystawił na tacy lokalizację celu rzeczywiście militarnego Ukraińców. Kilka dni temu historia z Kramatorska, atak na pizzerię, gdzie jak się okazuje żołnierze z Legionu Międzynarodowego wrzucali selfie przy jedzeniu pizzy, a Rosjanie gdzieś tam w tle namierzyli jakichś ważnych przedstawicieli ukraińskiej armii.
Pytanie, czy social media w tym wydaniu no nie są czymś, co bardziej szkodzi Ukraińcom? Na pewno, jeżeli są używane w sposób nieodpowiedzialny, to tak jest. Mhm. Znamy historię po jednej i po drugiej stronie. Była sytuacja ze słynną grupą Wagnera, gdzie zginął ich oficer prasowy, główny propagandysta i kilkunastu albo kilkudziesięciu Wagnerowców, bo wrzucili zdjęcie i już po kilku godzinach przeleciały rakiety. W przypadku pizzeria i Kramatorska to niestety sytuacja jest trochę gorsza, bo prawdopodobnie to zdjęcie gdzieś było dzień wcześniej i jak przeleciały tam pociski rosyjskie, rakietowe, to już tam siedzieli w większości cywile. Wiesz, to jest tak, że jak masz taką restaurację gdzieś blisko frontu, to siłą rzeczy tam czasami będą wojskowi, no bo oni zazwyczaj nawet, ktoś tam będzie. Mhm. No bo to tak wygląda, że jeżeli masz w Kramatorsku, masz kilka knajp, które działają, sam w tej pizzerii, knajpie, jak ją, dla mnie tylko pizzę można było zjeść. Byłem wielokrotnie. I kurczę, wiesz, tam byli dziennikarze też. Jedna dziennikarka zginęła, między innymi zagraniczna. Oczywiście to też jest obrzydliwe, że zawsze mówimy o zagranicznych dziennikarzach, którzy giną, mało mówimy o tych ukraińskich, a ich ginie więcej. Natomiast kilkudziesięciu reporterów, dziennikarzy zginęło już w trakcie tej wojny i oni zostali zabici przez Rosjan. Tu takich przypadków, że zostali zabici przez Ukraińców, nie ma. Więc to też jest jakoś tam chyba ważne. Chodzi mi najzwyczajniej w świecie o to, że tak, zawsze trzeba się zastanowić, co się wrzuca. Najlepiej nie pokazywać lokalizacji i miejsca, to jest oczywiste. Jeżeli pokazujesz jakąś lokalizację, to musisz zastosować zasadę filtra kilkudniowego. Kiedyś pamiętam, nagrywałem ostrzał gradów ukraińskich. Super, to wiesz, to obrazek niesamowity. No i kusi, jako dziennikarza kusi, nie? Wylatują te rakiety, na raz, cała salwa, leci cała kaseta. No świetnie to wygląda, żeby nie powiedzieć mocniej. No i chcesz to już rzucić. No ale czekasz te parę dni, bo wiesz, że jak rzucisz, to niby to jest pole. I wiesz, pojawiają się takie myśli, no to pole, to pewnie nie stwierdzą. Krzaki wszędzie takie same. Stwierdzą. Są systemy, które to pokazują. Pokazywali mi to polscy żołnierze znajomi w Polsce, pokazywali mi to ukraińscy żołnierze gdzieś tam z sił specjalnych ukraińskich. Bez problemu jesteś w stanie namierzyć pewne rzeczy. No ale jak wrzucasz to po 4-5 dniach, to już wiadomo, że to miejsce, jakby gdzieś indziej jest ta wyrzutnia. Ja zazwyczaj ustalam, kiedy mogę coś wrzucić, jak rozmawiam z żołnierzami. I oni mi mówią, my za 2 dni zmienimy pozycję, wrzuć sobie za 3. Albo my już jutro, tutaj nas nie będzie, wrzuć sobie jutro. A jak nie ma, no to stosuję zasadę 3-4 dni. To jest taka bezpieczna zasada, no bo przez 3-4 dni się bardzo wiele rzeczy może zmienić. Jeżeli jakiś oddział stoi z artylerią przez 3-4 dni w tym samym miejscu, to oni są trochę małymi samobójcami. Dużo ryzykują. Trzeba zmieniać te pozycje, bo jest coś takiego też jak namierzanie po... Bardzo często jest tak, że jak strzela artyleria, to przylatuje zaraz odpowiedź. I to wynika z tego, że są specjalne też urządzenia. Staram się tak łopatologicznie to tłumaczyć, żeby nie używać jakichś słów, których... Wiesz, nie robić siebie nie wiadomo kogo tutaj i będę Państwu mówił w bardzo skomplikowany sposób. Tak, skomplikowany sposób, tak żeby tylko część osób zrozumiała, to chyba nie o to chodzi. Są takie specjalne urządzenia do namierzania po dźwięku, po tym skąd przelatuje pocisk i wtedy się kwadrat, czyli względny jakby no po prostu rejon tego skąd została wystrzelona rakieta albo pocisk artyleryjski, namierza i wtedy się od razu odpowiada. I to jest naprawdę kilka minut wtedy na to, żeby się przestawić i zmienić miejsce. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście siedzi w 3 dni w tym samym miejscu, to się prosi o śmierć. Więc tutaj już się, no już wtedy jest trochę mniejsza, mniejsza odpowiedzialność. Ale no 3-4 dni to jest dobra opcja na wrzucanie tego. A ta polityka wrzucania później z opóźnieniem 2-3 dni, to jest coś, co ty tak sobie roboczo sam wypracowałeś w relacjach? Czy można powiedzieć o jakiejś takiej odgórnej polityce medialnej ZSU, jak relacjonować wojnę? Nie, oni raczej mówią wtedy, co można, co nie można, natomiast ja sobie to wypracowałem sam, bo wiele razy byłem w miejscach, gdzie siły zbrojne Ukrainy jakby wiedziały, że tam jestem, ale na przykład, wiesz, no nie wiedziały, co kręcę. Więc
no po prostu to też się wtedy już na takim, na etapie zaufania, nie? Mhm. No to jest właśnie to, że to jest kwestia tego, czy jedziesz jako dziennikarz i wszystko robisz z oficerem prasowym, który cię pilnuje i patrzy ci na ręce, czy rzeczywiście jedziesz do konkretnych żołnierzy, dostajesz zgodę tego oficera, ale on się nawet, albo zgodę w ogóle dowódcy tej brygady, ale on się nawet to w ogóle nie wtrynia, mówiąc tak kolokwialnie, co ty tam robisz, no ale mamy już do siebie takie zaufanie, że wiemy, że bo wiesz, to jest w pewien sposób obiektywizm dalej, bo chodzi o to, że twoja praca nie sprawia, że ktoś jest narażony na śmierć. To nie jest tak, że ja teraz tutaj pracuję w służbie Ukraińców, bo pokazuję po 4 dniach, a nie po 2. Tylko chodzi o to, że przyjeżdżasz do jakichś ludzi, poznajesz tych ludzi, no i jeżeli twoja praca naraża ich życie, no to coś jest nie tak z twoją pracą. Tak. To po prostu musisz się do pewnych zasad stosować i nie chodzi tylko o kliki. No o to chodzi. Wracając jeszcze do tej pizzerii, no niestety, ale no to, co zrobili ci żołnierze Legionu, to bardzo było nieodpowiedzialne. Wiele takich sytuacji już było, znam wiele, no przecież Jaworów na tym się oparł. Wspomniałeś o tej sytuacji w Kijowie. Ja tam byłem, potem Rosjanie następnego dnia jeszcze raz ostrzelali to miejsce i zginęła dziennikarka niezależna rosyjska. Nie dość, że raz ostrzelali, tak, rozwalili, tam pracowały służby ukraińskie. Pojechałem tam, nagrałem stamtąd report, no relacje live, wtedy jeszcze dla TVN-u, a potem jeszcze dla siebie na media społecznościowe. Wyjechałem stamtąd, pojechałem na front pod Irpieniem i napisał do mnie dziennikarz polski, inny, który tam przyjechał. 2 dni później, bo dzień po tym, jak ja tam byłem, spadły tam znowu rosyjskie rakiety, zresztą było ciągle zagrożenie i służby mówiły, żebyśmy tam nie stali. I no i niestety został po dziewczynie plecak, nie? Zginęła młoda dziewczyna, Rosjanka, ale właśnie pracująca dla niezależnych mediów, która wyjechała z Rosji, chyba dla Meduzy. Już nie pamiętam dokładnie, więc wiesz, z Rosjanami jest trochę tak, że no jak są cele militarne, rozumiem, no ale pizzeria nie jest celem militarnym. Nawet jak tam jest 4 czy 3 żołnierzy rosyjskich, to wiadomo, że tam też są dzieci i cywile. No i tutaj dla Rosjan nie ma takiego problemu. Oni, wiesz, no jakby było 4 żołnierzy w szpitalu, no to czy szpital jest celem militarnym wtedy? A wiesz, że w szpitalu są też dzieci i inni ludzie. Wszystkie szpitale w Kramatorsku zostały ostrzelane. Jeszcze w styczniu. Ja wiem, o czym mówię, bo ja do kwietnia wynajmowałem mieszkanie w Kramatorsku, do marca. I mieszkałem, jak jeździłem na Ukrainę, to tam miałem bazę wypadową. No to siłą rzeczy widziałem, jak to wyglądało. Miałem sytuację z trzęsieniem mózgu w lutym, po wypadku samochodowym, gdzie jechałem z wolontariuszami polskimi i oni mieli wypadek, rąbnąłem głową. To był zresztą drugi wstrząs mózgu, więc musiałem zrobić tomografię, drugi wstrząs mózgu w ciągu tam 3 dni. I, Boże, 3 miesięcy i chciałem zajechać do szpitala w Kramatorsku. Jak podjechaliśmy po szpital, to on zaczął być ostrzeliwany, zaczęły rakiety spadać. To pojechałem do Charkowa następnego dnia. Stwierdziłem, że poczekam sobie z tym badaniem. Bo Rosjanie, i tutaj nie mówię o szpitalach wojskowych, ja mówię o szpitalach miejskich. I tak Rosjanie stosują takie metody. No i z jednej strony nieodpowiedzialność tych legionistów bardzo duża, no bo wiedzą, jakie metody stosują i trzeba uważać z tym, jakie się zdjęcia wrzuca. Z drugiej strony, no właśnie, zastanawia mnie, czy gdyby gdzieś się pojawili, nie wiem, na zdjęciach i radcy żołnierze, na przykład, których chcą złapać Stany Zjednoczone, to Stany Zjednoczone zdecydowałyby się na rąbnięcie w restaurację, w której jest tłum cywilów. Tak. Przecież byśmy ich zjedli, wiesz, jako dziennikarze z całego świata. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to też przekleństwo czasów, w których żyjemy trochę, bo na przykład Amerykanie, którzy są na froncie teraz ukraińskim, jacyś doświadczeni żołnierze, którzy walczyli w Afganistanie na przykład, kiedy oni tam byli, nie było Instagrama i TikToka. 20 lat później jest, prawda? I to trochę znaleźli się w innej rzeczywistości, w której nie sprawdzili, jak działa TikTok na froncie, bo nie było TikToka wcześniej, kiedy oni byli na froncie, prawda? To też widać po tym, jak się teraz Ukraińcy odnoszą do dziennikarzy ogólnie, że rzeczywiście starają się wprowadzić ten system embedowania trochę, czyli tego, co było na przykład w Iraku czy w Afganistanie, gdzie w miejsca możesz jeździć tylko z oficerami prasowymi, jakby z żołnierzami, którzy określają to, co się dzieje, bo wcześniej była wolna Amerykanka trochę w Ukrainie. Miałeś tą akredytację i byłeś w stanie wiele miejsc wjechać. Teraz,
pokazujesz akredytację na niektórych blokpostach i cię w ogóle nie chcą nigdzie wpuścić. Ja bym do Chersonia nigdy nie wjechał na samej akredytacji. Jakby widzieli, ja tam byłem jako wolontariusz. Owszem, coś tam trochę relacjonowałem, ale mało wyciągałem kamerę. To taka trochę kuchnia teraz, ale no bo po prostu Ukraińcy pilnują tego, boją się wpuszczać dziennikarzy. Po pierwsze dlatego, że boją się, że oni zginą i wtedy jest afera. Nie chcą tego, a po drugie dlatego, że boją się, że właśnie dziennikarze są, no, nie wykonują swojej roboty z należytą ostrożnością i potem przelatują z tego powodu rakiety albo pociski. Tej. Bo służby rosyjskie, Rosjanie śledzą to, co wrzucamy. Mój jedyny akcent, że tak powiem, relacjonowania wojny na Ukrainie, to rzeczywiście wojna mnie została w Kijowie. Wtedy, jak tam jechałem kilka dni przed wybuchem wojny, myślałem, że będę relacjonował, że zaraz mają wejść, ale nigdy nie wejdą, a później 24 lutego miałem pobudkę o 4:30 bodajże i zbieganie do schronu, ale byłem tam wtedy autem z napisem Z, więc możesz sobie wyobrazić, jakie reakcje były na blogpoście. Słuchaj, a jeszcze rozmawiając o social mediach, chcę cię zapytać, czy kiedykolwiek miałeś poczucie, czy jakieś sygnały, że twoje filmiki czy zdjęcia są oglądane także przez drugą stronę, przez Rosjan? Miałem. Bardzo wcześnie miałem. Miałem sygnał, jak tylko wjechałem, no, tylko to już miałem wcześniej, to już w 18 roku miałem jakieś dziwne przygody, mi się działy między innymi z mediami społecznościowymi, próby logowania, włamania, zostawiany język rosyjski na koncie, jak się do niego wchodzi. Nawet robiłem screeny z tego i to było celowo robione, bo to chodzi o to, żebyś zauważył. I zabawne było to, że dwa dni przed wyjazdem na Ukrainę, a jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że będzie wojna. Ja jechałem robić, miałem jechać robić dokument. Dwa dni przedtem oficjalny profil FSB na Instagramie zaczął mnie obserwować na Instagramie. Zrobiłem screena. Oficjalny, to. Tak, naprawdę. Oficjalny profil. Dwa dni przed tym, jak miałem wyjechać przed wojną. Jak follow for follow. Tak, follow for follow. No nie, ja ich nie followowałem. Okej. A wtedy jeszcze ten Instagram był mały, więc zwróciłem na to uwagę. No i tak wiesz, no czujesz, o co chodzi, nie? Zablokowałem ich, ale wiadomo, że... Czyli DM-a możesz napisać. To jest taki, wiesz, to jest takie, widzimy cię. Tak. Wiemy, że wiemy, co będziesz robił. No a potem to już dostałem taką informację ze swoich źródeł, taką nieoficjalną, że muszę na siebie uważać przez Wagnerowców, bo po nagraniu wywiadu z tym Jewginijem Nurzynem, skazańcem, który służył służbie grupy Wagnera, dwie osoby miały ten wywiad, ja z polskich mediów i Butusow z ukraińskich, to jest taki wielki youtuber, czy dziennikarz, ale on działa teraz na YouTube, ma wielki kanał, chyba z 800 tysięcy subskrybentów i jest oglądany przez wszystkich, jest bardzo opiniotwórczy w Ukrainie. No i my razem nagrywaliśmy tego Nurzyna, po kolei, w sensie najpierw on, potem ja, czy najpierw ja, potem on, zmieniliśmy miejsca i on w tej piwnicy, gdzie go aresztowano i trzymano na początku, jak się poddał. Ja po prostu, jak go wyciągnęli ze związanymi rękami, i jest zresztą na YouTubie dalej ta moja rozmowa, był tekst w Newsweeku, był wcześniej na samym początku wywiad z Polsacie wpuszczony z tym człowiekiem. Kilka takich rozmów z nim nagrałem, bo dzień tam byłem z nimi. On potem zginął, bo został wymieniony i Rosjanie rozłupali mu głowę młotem. Wagnerowcy. Tak, Wagnerowcy rozłupali mu głowę młotem i nagrali tą egzekucję i wrzucili do internetu. No i ja wtedy dostałem taką informację z źródeł ukraińskich i z polskich też, żebym uważał z Wagnerowcami, że trochę jest, że jestem na jakiejś liście. A według ciebie stało się to z Jewginijem Nurzynem także po tym, że zrobiłeś tę rozmowę? Tak. I to była rozmowa taka, w której ja przed tą rozmową kilkukrotnie, bo to nie było tak, że ja poszedłem i go do czegoś zmusiłem. Zarówno ja, jak i Butusow, który się tam pojawił, zapytano nas, czy chcemy z nimi robić wywiad. Oczywiście powiedzieliśmy obaj, natomiast on chciał. To było ciekawe, że on sam powiedział do Ukraińców, że chce, jeżeli macie gdzieś media, to ja chętnie się wypowiem dla mediów i opowiem, co tam się dzieje. I on sam chciał, i to wielokrotnie, mam to też nagrane, mam te materiały, pytałem go, czy chcesz, żeby twoja twarz była pokazana? Tak. Czy chcesz, żeby podać twoje imię i nazwisko? Tak. Ja uważam, że on liczył na to, że to mu da zabezpieczenie, że Ukraińcy go nie wymienią. Bo on z tego powodu. I z tego, co wiem, ale to są dane nieoficjalne, Ukraińcy nie chcieli go wymieniać. Natomiast Rosjanie dali zaporową
cenę. W sensie zaproponowali za wymianę go kilku żołnierzy. Słyszałem o 9. Dla Ukraińców to jednak był tylko i wyłącznie skazaniec, który kogoś zabił, siedział w kolonii karnej, a potem przyszedł walczyć w Ukrainie. Więc jeżeli dostali propozycję wymiany za jakichś swoich wojowników, swoich żołnierzy, których było kilku, no to oczywiście go wymienili. Natomiast teraz pytanie jest takie, czy gdyby on nie podawał imienia i nazwiska, to i tak by go jakoś nie rozpoznali. Natomiast to było dla mnie wstrząsające, jak to obejrzałem, i było też dla mnie wstrząsające to, że rzeczywiście tak go potraktowano. Rozmawiałem o tym z kilkoma dziennikarzami. On wiedział, na przykład zdaniem, nie wiem, wicenaczelnego Newsweeka Darka Ćwiklaka, pozdrawiam serdecznie, ten człowiek wiedział, że on i tak zginie. Że po prostu za to, że się poddał, to i tak w Rosji czekałaby go śmierć. Dlatego on coś takiego chciał zrobić, że to był rodzaj jego sprzeciwu, bo on rzeczywiście był bardzo negatywnie nastawiony do Rosji. Jak się z nim rozmawiało, w tej rozmowie to widać. To były więzień też, tak. Wypuszczony na front. I to mało tego, to facet, który był z tego co zrozumiałem, jakimś w MSW był. Mhm. Był w wojsku, a potem policjantem, więc on miał doświadczenie i on dokonał zabójstwa i potem 20 ponad lat siedział w więzieniu. Dlaczego wyszedł, jak został mu rok do końca więzienia? Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego on poszedł na wojnę. Trudno to określić. Natomiast rzeczywiście ja miałem kilka takich myśli i zastanowień, czy dobrze, że my to udostępniliśmy, bo Putusow też udostępnił jego imię i nazwisko, udostępnił jego tożsamość, jego twarz, bo on tego chciał. Natomiast widzisz, z jednej strony siadłem, rozkminiłem to sobie w głowie, że chciał. Nie miałem sobie nic do zarzucenia, do nikogo nie namawiałem, sam powiedział, że tak, że w porządku i tak dalej. Specjalnie nie opublikowałem żadnych jakichś tam danych jego rodziny, bo on o tym też mówił. Natomiast zawsze się zastanawiasz, czy słusznie, czy może trzeba było przewidzieć, że coś z nim mogą takiego zrobić, ale chcącemu nie dzieje się krzywda, w tym wypadku się wydarzyła. Natomiast pytanie, zastanawiałem się, na ile on sobie zdawał z tego sprawę, że raczej pewnie zginie, A powiedz, cały czas operujesz gdzieś przy linii frontu, czy na samej linii frontu, a jak blisko byłeś oddziałów rosyjskich? Widziałeś czołgi? Nie, widziałeś Rosjan? Grady artylerii z lornetki. Do kilometra. To była taka pozycja na Zaporożu, tam gdzie teraz jest kontrofensywa, ale to było rok temu w maju. Oni mówili, że to jest takie, jakoś to nazywali, gniazdo, ptasie gniazdo, coś takiego, ale to takie było, to nie jest jakaś wojskowa sformułowanie. Jak jest linia zero, to tak w połowie między, już w szarej strefie. Pozycja obserwacyjna. Poszedłem z taką grupą rozwiedki, czyli zwiadu. I tam siedziałem z nimi godzinę. To zresztą kilka razy byłem w takim miejscu. Pierwszy raz pod Kijowem, byłem z Petrem, z moim kolegą, ale tam się za dużo nie działo. Tam jakiś ostrzał z karabinów wzajemny gdzieś tam dalej. To obserwowaliśmy. Natomiast to było tak, że oni tam czatowali, bo liczyli na to, że wyjadą rosyjska artyleria wyjedzie. I wyjechała rzeczywiście rosyjska artyleria. Zobaczyli to i sobie z nimi potem wróciliśmy. Oni naprowadzili w ten sposób artylerię. Natomiast potem na to miejsce i na miejsce poprzednie, w sensie tam powiedzmy, że kilometr do tyłu, gdzie była ta baza wypadowa, gdzie była pozycja wypadowa, przeleciał fosfor. Miałem bardzo dużo szczęścia. Wiele razy miałem szczęście w Ukrainie, bo miałem spać tam na tej pozycji, tylko nie wziąłem śpiwora. I wróciłem się na poprzednią jeszcze pozycję, na piechotę oczywiście, znów tam 2 kilometry, a potem autem. I kiedy wracałem z powrotem i dojeżdżałem do ostatniej pozycji właśnie przed tymi pozycjami zwiadowczymi, bo chciałem z nimi przenocować, bo to było wow, że w ogóle dostałem taką możliwość, to mnie zatrzymano, bo w międzyczasie, to trwało, żeby wrócić na bazę, przejść te 2 kilometry, to wszystko zajęło 3 godziny. I żeby wrócić na tą pozycję, jak się spotkałem właśnie na tej przedostatniej, to mnie zatrzymano, że właśnie fosfor spadł, iluś rannych zostało i tak dalej. A ja tam byłem 3 godziny wcześniej, więc miałem szczęście. Wiele razy miałem szczęście w Ukrainie tego typu. A ile było takich sytuacji, kiedy się zastanawiałeś, że tego szczęścia może zabraknąć? Dużo. I pomyślałeś sobie,
zaraz tu coś spadnie, jest już za grubo, trzeba się wycofać. Ostatni raz tak było w kwietniu w Bachmucie i teraz w Chersoniu w czerwcu. W połowie czerwca, jakoś już pod koniec przed wyjazdem z Chersonia, popłynąłem z wolontariuszami na drugi brzeg, znaczy nie na sam lewy brzeg, tylko na wyspę, gdzie były zwierzaki, bo oni ewakuowali zwierzaki. To mnie w ogóle bardzo interesowało. Będę też, reportaż się montuje z tego wyjazdu. Ukraińscy wolontariusze tam pływali właśnie na te wysepki, ratowali te zwierzęta, co było dla mnie wow. Z jednej strony bardzo ciekawe, z drugiej strony takie jednak dużo ludzi do mnie pisało, że oni tego nie rozumieją, że ktoś naraża życie, żeby ratować zwierzęta, że wartość życia zwierzęcia, a wartość życia człowieka. Ja tego totalnie nie oceniam. Ja byłem zafascynowany odwagą tych ludzi i dalej jestem. I też jakby poświęceniem. No i oczywiście, rzeczywiście jak wracaliśmy... Sam z pieskiem jeździłeś, pamiętam. No 5 psów wywiozłem z Ukrainy. 5, no właśnie. A jednego mam swojego. A jednego u rodziców chyba. Tak, tak, moja mama teraz się opiekuje. Nawet tym psem. Wywiad udzielałeś z tą psiną. Ja czasami go zabieram do Warszawy, natomiast on jest jednak trochę jeszcze bojący, tak można było powiedzieć, bo on traumę bardzo dużo przeszedł i on nie lubi stukania, bo mu się to źle kojarzy. Po prostu ten pies był w wsi Timirivka na samym froncie i on był zostawiony przez ludzi, którzy uciekli z tego domu, po prostu go zostawili. To był szczeniak 3-miesięczny. Czy 4 i po prostu ostrzały były cały czas w tej wsi, ona była zrównana z ziemią prawie, że. No i syreny też o dziwo wyły, bo tam jakoś jeszcze w tym systemie tam działały syreny. Też syreny w tym miejscu, gdzie go zabrałem, gdzie byłem na bazie, też wyły. Jakoś tak w miejscowościach zazwyczaj nie wyją, a tam akurat były syreny. I on strasznie się tego do dzisiaj boi. Ostrzał się boi, grzmotów się boi. Już teraz lepiej jest, ale jednak ma jednak trochę taką traumę. No jest takim straumatyzowanym psiaczkiem. Czasami go zabieram, czasami teraz jestem na 4 dni w Warszawie, na szybciutko, więc nawet nie chciałem go ciągnąć autem w to być powrotem. Jednego mali na Makarczuk psa ode mnie z Bachmutu. No jakoś tak się złożyło, że jak mogłem, to zabierałem te psy. Teraz są o wiele większe problemy na granicy. Trzeba było mieć wolontariuszy, więc już mnie się w to angażuje gdzieś przez jakieś fundacje, jakby coś. Bo trzeba było mieć ukraińskich wolontariuszy. Wtedy nie było aż takich ograniczeń w wożeniu tych zwierząt. Wtedy na samym początku wojny była uproszczona procedura. Rząd polski jednak patrzył na to, że te zwierzęta muszą uciekać. Teraz niestety to jest utrudnione i trzeba było znaleźć ukraińskiego wolontariusza, żeby to wwoził. Więc ja czasami jak coś to w Ukrainie potrafię gdzieś tam zawieźć, ale tym się głównie zajmują moi znajomi, tam Igor Tracz, właśnie Polina, no różni znajomi, którzy tam działają w Ukrainie i się zajmują zwierzakami. Wiesz co? Było dużo takich sytuacji, że myślałem, że przegiąłem. Wtedy w Chersoniu pomyślałem, że przegiąłem, bo wracaliśmy już do bazy i zaczął się ostrzał taki bardzo blisko też. Te pociski spadały, no nie wiem, kilometr od nas, artyleryjskie. Było to... Ja nawet nie zdążyłem tego nagrać. Nagrałem kawałek, wrzuciłem na Twittera, jak dalej spadł ten pocisk. To ciekawe, że z miejsca, z którego my wypłynęliśmy, około południa, tam spadły pociski i dwóch wolontariuszy zostało rannych, w tym jeden Niemiec. Więc my musieliśmy lądować w innym miejscu, w tym szlamie i tak dalej. Na szczęście, bo ja się też obawiałem tej wody, bo ta woda jest skażona, tam ciała pływały, widzieliśmy to, ciała zwierząt, śmierdziała ta woda. Więc to wiesz, wychodzenie w ogóle w tą wodę było masakrą, ale na szczęście tymi łódkami też wpłynęliśmy, te łódki wbiliśmy w nabrzeże, na dziko, szybko wyskoczyliśmy, więc było bardzo płytko, tam delikatnie tylko zamoczyliśmy, wybiegliśmy i dopiero po zachodzie słońca, takim już pełnym, wtedy zachodziło słońce, zawróciliśmy po te łódki, żeby je wyciągnąć. Trzy. No ale wtedy było niebezpiecznie i wtedy miałem takie poczucie, jak byłem na tej łódce, że przegiąłem znowu, ale w Bachmucie przede wszystkim ostatni raz, to w kwietniu miałem takie... Znaczy to jest też bardzo miłe uczucie, muszę przyznać, że jak się wyjeżdża skądś, z takiego miejsca, z Soledaru, jak wyjeżdżałem w grudniu, że już jak przekraczasz tą linię, że wiesz, że już przestało być niebezpiecznie, czy jest dalej niebezpiecznie, ale nie tak, no to jest ten taki przypływ dopaminy, znowu się udało, nie? I to jest... Trudno to z czymkolwiek porównać. To jest uczucie, no z jakąś satysfakcją, chyba tylko seksualną, można to porównać, że masz to uczucie, że... Z Legią w Lidze Mistrzów. Oj, tak, tak, dokładnie. Czyli coś, co rzadko się zdarza. Coś się rzadko zdarza. Powiem ci tak,
z każdym klubem w polskim w Lidze Mistrzów. Już bądźmy już takimi patriotami. Może poza Śląskiem Wrocław. No. Słuchaj, ostatnio wszyscy tutaj ekscytowaliśmy się nad Wisłą i odświeżaliśmy Twittera i obserwowaliśmy marsz Prigorzyna na Moskwę. Coś, co można, czy tam nie można, no ale tak roboczo nazwijmy to puczem nieudanym Prigorzyna. Jak ty to oceniasz, jak do tego podchodzisz? Oczywiście najłatwiej powiedzieć spektakl Kremla, gdzie wszystkie role były już wcześniej rozpisane i wszystkie akty tego spektaklu były ustalone. Ale czy na pewno? Bo to jest taka najłatwiejsza narracja, a przecież przeszłość Putina i to, w jaki sposób dochodził do władzy, czyli Czeczenia, czyli ataki terrorystyczne organizowane przez FSB, to była droga do władzy. Teraz on ma pełnię władzy, nie musi do niczego dążyć. Więc chyba jednak był tam element rzeczywistej walki frakcji około kremlowskich. Od dobrego historycznego wydarzenia zacząłeś. Bo jest wielu takich, którzy twierdzą, między innymi New York Times o tym pisał, że człowiek, który robił te rzeczy w Czeczenii wtedy, te nawet nie w Czeczenii, tylko te prowokacje, żeby wywołać wojnę w Czeczenii, czyli pan Patruszew, dawny szef FSB właśnie wtedy, a teraz członek, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, czyli dalej na Kremlu, dalej bardzo wysoko, natomiast jednak odsunięty od kilku lat gdzieś na tylnym siedzeniu. Kiedyś najbliższy współpracownik Władimira Putina, człowiek, z ludźmi, którzy go znają, z którymi rozmawiałem, poznali go, mieli okazję go poznać, demoniczna osoba. Ci ludzie, z którymi rozmawiałem, mówią o nim, że on intelektualnie jest na niezwykle wysokim poziomie. On góruje nad Putinem intelektualnie. No i od wielu lat wymienia się jego albo jego synów, bo on jest jednak chyba 51 rocznik, czyli on jest w takim wieku Putina, więc on jest trochę starszy już. Natomiast jego synowie, dwaj, tu zwłaszcza jeden, wydaje się, że może być następcą Władimira Putina. I jeżeli ja z kimś rozmawiałem na temat ewentualnych następców Putina, to wielokrotnie, choćby Krystyna Kurczap-Redlich, którą pozdrawiam serdecznie. Świetna książka, Wowa. Tak. Ona jest naprawdę ekspertką od Putina, bo przeżyła i od Rosji, bo przeżyła w tej Rosji wiele lat, widziała też wojnę w Czeczenii. Ona, jak ją zapytałem o to i w ogóle o następców Putina, to powiedziała, no jest kilka nazwisk, wymieniliśmy sobie te nazwiska, analizowaliśmy, ale pierwsze zdanie, jakie było, każdy byle nie Patruszew, bo jest jeszcze gorszy. I no niestety to może być tak, że ktoś ma parasol ochronny nad Prigorzynem, bo Prigorzyn dalej żyje. Słuchaj, niezależnie od tego, moim zdaniem, czy to było zaplanowane przez Putina, czy nie, jeżeli by było, to Prigorzyn już by nie żył. To znaczy, tak czy siak, jak wykonałby swoją rolę, odegrał swoją rolę w spektaklu, to by się go pozbyli. No bo on się jednak sprzeciwił oficjalnie przed całym światem władzy Władimira Putina. To nie było sprzeciwienie pod tytułem tweet Putin jest zły, tylko zestrzelenie śmigłowców rosyjskiej armii. 18 zabitych Rosjan, żołnierzy, 5 śmigłowców, 2 samoloty, 5 albo 6 śmigłowców. Krytyka, która jest w mediach społecznościowych, ja pisałem niedawno analizę dla Interii na ten temat, to cytowałem, on tam mówi o tym, że zabijacie rosyjskich chłopców, korupcja. On to mówi wszystko o rosyjskiej armii. No a i ewidentnie szczery wiwat Rosjan na ulicach, tak, w Rostowie, w Woronerzu. No bo powiedział prawdę, bo powiedział to, co wszyscy wiedzą w Rosji. Że z jednej strony Rosjanie, i to też sobie musimy, proszę państwa, powiedzieć, oni nie mają nic przeciwko wojnie, bo oni wierzą w wielkie imperium rosyjskie, ale z drugiej strony mają przeciwko temu, jak ta wojna jest prowadzona. Że giną zwykli Rosjanie, że bardzo mało jest poborów w Petersburgu i w Moskwie, że te małe miasta przede wszystkim wysyłają tam chłopców, którzy potem giną, że te republiki typu Tuwa, Buriatia, Dagestan, czyli trzeci świat, jak nie czwarty, przede wszystkim na nich spoczywa ciężar prowadzenia tej wojny i tak dalej, i tak dalej. I tam Prigorzyn, ultranacjonalistyczny, ale mówiący wprost, że tutaj grupa Wagnera odnosi sukcesy, Prigorzyn zbudował sobie pewnego rodzaju obraz siebie,
w mediach, i rosyjskich przede wszystkim, tej propagandzie, i ludzie go lubią, bo on jest takim trybunem ludowym, jak to mi powiedział niedawno podpułkownik Korowaj, że rzeczywiście jest tak odbierany. A tłum lubi trybunów ludowych, tak znamy to z historii. Bo szczególnie, że Putin kiepsko wypada w takich... Fatalnie teraz wypada. W wystąpieniach publicznych nie zdarza się, żeby on w niewyreżyserowanej scence wziął udział. Wszyscy są podstawieni. Tak. Jest pewien problem, który widzimy już od 9 maja. Ludzie się zastanawiali, co się wydarzyło, że nie ma czołgów na ulicach w Moskwie w trakcie parady. Naprawdę myślą państwo, że nie było tych 40 czołgów, żeby je puścić po ulicach? Były. To chodziło o coś zupełnie innego. I my już wtedy się zastanawialiśmy. Mówię tutaj o dziennikarzach, o ludziach, którzy się interesują Rosją i ekspertach. Ja nie jestem ekspertem. Ale nad tym, o co tak naprawdę chodzi? Dlaczego tych czołgów nie ma na ulicy? No prawdopodobnie dlatego, że Putin nie ufał, obawiał się armii. On nie ufa swojej armii w tej chwili. Wie, że są tarcia między wywiadem wojskowym, FSB, że jeszcze tam gdzieś wywiad cywilny na pewno gra też swoje skrzypce. Nie wiadomo, komu jest lojalny w tej chwili. Tak mi się wydaje, że tam jest teraz taka gra. Ci ludzie wszyscy w otoczeniu Putina, oni byli naznaczeni w pewien sposób przez niego, choć też z różnych innych miejsc wchodzili, bo my też musimy pamiętać, że władza absolutna Putina nie opierała się na tym, że nagle on został carem. Władza jego opierała się na tym, że on był najlepszym kandydatem dla pewnej grupy ludzi, czyli dla generałów, kierownictwa dawnego KGB, potem FSB, wywiadu wojskowego, tych ludzi. Oni w latach 90. szukali następcy Jelcyna, który będzie realizował ich interesy. Wybrali Putina z różnych względów. On też stworzył wokół siebie taki medialny obraz, kiedy został premierem, wicepremierem wcześniej. Siłą rzeczy po prostu awansował w tej hierarchii. To nie był człowiek, to był oficer, nie generał KGB. To nie był człowiek z najwyższego kierownictwa w okresie komunizmu. I on został naznaczony. On był tym reprezentantem. On później eliminował swoich przeciwników, trochę jak Stalin. Natomiast wydaje mi się, że zawsze było tak, że zawsze ktoś też był za nim w tle, z kim on się musiał liczyć. Nie wiadomo, kim był Patruszew w całej tej historii, kim byli inni ludzie, kim jest na przykład Dziumin w tej chwili, jak w tym wszystkim się odnajduje Sobianin, mer Moskwy, dlaczego on tam był wicepremierem, a potem go zepchnięto na mera Moskwy i tak dalej, i tak dalej. Tam cały czas była rozgrywka, tylko Putin był przez większość czasu bardzo silny. Wydaje się, że teraz już nie jest tak silny, że tam się już zaczęła jakaś rozgrywka znowu, bo nie każdemu ta wojna jest na rękę. Oligarchowie rosyjscy mają niebotyczne pieniądze, których nie da się porównać choćby z miliarderami polskimi. To są zupełnie inne pieniądze, proszę państwa. One nie są po prostu rozliczone. One nie są. Forbes nie zna zarobków tych ludzi. Putin na pewno też jest niezwykle bogaty i położył rękę na wielu rzeczach. I był taki moment, pisali o tym wprost niezależni rosyjscy dziennikarze, część już nie żyje, że Putin po prostu kazał sobie płacić, że ja daję wam to, a wy mi płacicie. I on sam budował też swoją potęgę finansową. Czyli system mafijny, który przeniósł z Sankt Petersburga. Tak. Wprost. Wiesz, nawet z tymi samymi ludźmi. Tak, nawet z tymi, bardzo często, przecież sam Prigożyn jest z Sankt Petersburga, ja po prostu chodził do jego restauracji i tak się poznali. System mafijny pewnie tak, tylko doskonały system mafijny. No właśnie pamiętam, jak w Ojcu Chrzestnym jest zdanie, chyba w Dwójce, że opierali się na legionach rzymskich, jak budowali system capo i tak dalej, ten system mafijny włoski. No to Rosjanie się opierali właśnie na systemie hierarchicznym w służbach specjalnych. To był budowany przez lata system. No i tutaj mafia to się chowa, moim zdaniem, jak się słucha o tym, jak tam wszystko działało, jak to wszystko operowało. Dalej służby rosyjskie są niezwykle silne, dalej służby rosyjskie są niezwykle niebezpieczne. Nie możemy ulegać takiej łudzie tego, że Rosja jest słaba, bo armia rosyjska jest słaba. Armia rosyjska jest słaba, bo tam jest korupcja. Armia rosyjska jest słaba, bo jest niewydolna, bo nie wyszły dwie reformy, Serdiukowa i Szojgu, bo Szojgu jest z jakiegoś dziwnego powodu dalej trzymany, czy bo jest w pełni lojalny Putinowi, dlatego jest dalej trzymany na stanowisku ministra, ale jest fatalnym ministrem, jemu nic nie wyszło. To jest człowiek, który naprawdę nie ma pojęcia, mam wrażenie, o tym, co robi, ale jest trzymany, bo jest całkowicie lojalny. I choćby to pokazuje, że Prigożyn, który miał swoje zaszłości z Szojgu jeszcze z 2018 roku, jeszcze z Syrii, potem cały czas one narastały,
to jeżeli Prigożyn atakuje tego najbardziej lojalnego, jednego z najbardziej lojalnych współpracowników Putina, swoją drogą człowieka, który kupił mu ulubionego psa, labradorzycę, na urodziny i to był ulubiony pies Putina, on chodził z Jezu, mówi się labradorzyca? No nie ja wiem, no suczkę labradora. Labrador. No labrador, okay. Tak. Labradora, ale panią. Labrador, to ją kupił Szojgu na urodziny, ona tam żyła kilkanaście lat nawet, była jakoś tam wszędzie, nawet są zdjęcia sprzed kilku lat, jak ona na jakichś różnych posiedzeniach, wiesz, Rady właśnie Bezpieczeństwa, mhm. Siedzi, leży to po prostu w nogach, wszędzie mogła chodzić. 100 metrów od Putina po drugiej stronie nie, stołu? Właśnie nie. Ona w nogach. Okay. Po drugiej stronie stołu ludzie, ale okay. Pies, on lubi zwierzęta podobno okay. Bardzo. Zresztą Hitler też lubił. Dobrze, powiedz mi trochę o ukraińskiej armii. Kim są ci ludzie, którzy walczą na froncie? Bo ty jesteś tam na co dzień, znasz tych ludzi. Ja bazuję na przekazach medialnych. Widzę tam 30-40-letnich mężczyzn, ludzi w wieku 18, 19, 20 lat, tam nie widać za bardzo. Prawie nie ma. Taka jest polityka armii, że tych najmłodszych jeszcze się nie wysyła, bo są młodzi, bo jeszcze mają życie przed sobą, bo musimy myśleć o przyszłości, więc jak się mobilizuje, to się mobilizuje od 27 lat w górę. Tak przynajmniej słyszałem, tak mi mówiono, bo pytałem o to też. Mhm. Są oczywiście młodsi, zdarzają się młodsi, ci, którzy sami chcieli na ochotnika po obowiązku, bo też w Ukrainie była służba wojskowa i na przykład jak ktoś zostaje po kontrakcie, to wtedy ma 21-20 lat. Często dochodzi do takich sytuacji, że zwykłym żołnierzem jest mężczyzna w wieku lat 40-45, a jego oficerem 23-24-latek, bo chłopak idzie do liceum wojskowego, potem idzie do szkoły oficerskiej i on wychodzi z tej szkoły oficerskiej w wieku tam lat 21-22. Ja znam takich żołnierzy, mhm. którzy mają po 23-24 lata, są oficerami, dowódcami czołgów. Znam Jewginia Palczenkę, który robiłem z nim wywiad, nie wiem co się z nim teraz dzieje, no bo też nie utrzymujemy jakiegoś kontaktu, ale więc go nie znam dobrze. Natomiast gość miał 23 lata i 30 zniszczonych rosyjskich czołgów, czyli chyba 5. To w ogóle jakiś taki as pancerny. Król strzelców. Tak, król strzelców. No bo też tak trafił i był po prostu zdolny właśnie i też bardzo wcześnie zaczął. Od razu najpierw liceum wojskowe, potem oficerka i od razu do wojska i po roku zaczęła się wojna. On akurat w czołgu pod Chersoniem i potem bronił mostu Antonowskiego, bohater Ukrainy, odznaczony przez Zeleńskiego. Znam kilku też tam dwudziestokilkuletnich oficerów, którzy pod Charkowem walczyli, w Donbasie i tak dalej. No ale to właśnie to są oficerowie, a teraz się często mobilizuje facetów, którzy mają tam 40-50 lat, mają jakieś doświadczenie, mieli za sobą służbę wojskową. Raczej się unika tych najmłodszych dwudziestolatków. Jeszcze jest rezerwa. Pod tym względem jest jeszcze rezerwa wśród Ukraińców. No natomiast, wiesz, no też jest sporo Ukraińców w Polsce dalej i do nich jest negatywny stosunek w armii bardzo, zwłaszcza wśród ludzi, którzy... Że nie wrócili. Znam wielu, którzy wrócili. Nie wiem, mój kumpel Petro, ten, który niedawno zginął, Jura, też gdzieś tam wyjeżdżał, mógł wyjechać, był. Wielu, to mógłbym wymienić naprawdę kilkunastu, którzy wrócili z Polski, z Niemiec. Jeden miał pseudonim Niemiec, bo Aleksiej, bo on po prostu pracował w Niemczech i przyjechał po wielu latach, nie mówił po niemiecku. Jeden z Czech przyjechał, jeden z Litwy. Wielu znam takich, którzy pracowali i przyjechali, ale to były pierwsze dni. To byli ci ochotnicy, co chcieli. Teraz jednak trzeba przyznać, że raczej mobilizowani są żołnierze i wielu nie chce. No ale taki jest obowiązek i... A ilu twoich znajomych żołnierzy zginęło na froncie? Nie tylko żołnierze, pewnie są też sanitariusze. Kilkunastu. W sensie znajomych, mówię o takich ludzi, z którymi utrzymywałem kontakt telefoniczny, pisałem, znałem, mieszkałem przez jakiś czas kilkunastu. W tym trzech Polaków. Pamiętam, robiłeś wywiad, nie pamiętam... Z Januszem? Janusz. Tak. Janusz zginął, Michał zginął i Krzysiek zginął z jednego oddziału. To Polacy. Z Legionu Międzynarodowego. A teraz są Polacy na froncie? Zdarzają się. Aczkolwiek to są osoby, my to zawsze tak właśnie wydaje nam się, że bo mówimy, że są. Są, ale to są pojedyncze osoby. Tak jak tutaj. To są pojedyncze osoby, które dalej chcą walczyć. To jest też wykańczające, proszę Państwa. Po 16 miesiącach to no, ludzie są wykończeni w ogóle mieszkaniem w kraju, który jest jakby w stanie wojny, a kilkanaście miesięcy na froncie, nawet z tymi rotacjami, nawet z przerwami, to jest masakra. To ja podziwiam takich
ludzi, którzy są w stanie, wiedząc, że mogą w każdej chwili wyjechać, bo taka jest zasada w Legionie, jednak być dalej tam w Ukrainie. Ogólnie być na froncie i mieć takie samo zaparcie. Są, jest ich mniej niż myślę, że w pierwszym półroczu wojny, natomiast są. Mhm. Widzę, patrząc na twoje oczy też, że no trudno o tym mówić, prawda? Bo to przecież ludzie, którzy właściwie czasami z dnia na dzień, wczoraj zrobisz z nim wywiad, jutro dostajesz informację, że ten człowiek nie żyje. Dlatego chcę zapytać, jak twoi bliscy, jak mama, tato reagują na to, że widzą w telewizji atak w Kramatorsku, a ostatnia wieść od ich syna jest, że jest w Kramatorsku na przykład. No to różnie reagują, stresują się, na pewno już mniej się stresują niż kiedyś. Tato jakoś bardziej to przeżywa, trzeba przyznać, że rzeczywiście on, co mnie trochę zaskakuje, on nie był jakoś nigdy specjalnie emocjonalną osobą. Mama bardzo przeżywała pierwsze miesiące. Teraz po prostu muszę zdać codzienny raport, codzienną wiadomość, czy wszystko jest okej, napisać. I jest w porządku, jakoś to znosi. Paradoksalnie praca w telewizji zapewnia tą możliwość, że oni mnie widzą, że ja jestem żywy, więc to też jest dobre. I piszą gdzieś tam, wysyłają mi zdjęcia cały czas, jak to oglądają. Mhm. Mama wysyła i pisze jakby, czy się wyspałem, czy zmęczony, czy nie zmęczony, bo widzi pewne rzeczy. I wiesz co, no to jest to stresujące, a wracając jeszcze do tematu, znaczy to jest trudny temat dla mnie, bo wiem, że rodzina to przeżywa, a to jest trochę zdrowy albo niezdrowy egoizm. No po prostu jesteś dorosłym człowiekiem i ty decydujesz o swoim życiu. I ta wojna mi bardzo zmieniła dużo rzeczy prywatnie. Nie chcę w to wchodzić już jakoś za bardzo, bo to są moje sprawy prywatne. Natomiast na pewno rzutuje na moje relacje prywatne, bo ta praca jest trochę inna niż zwykła praca dziennikarska. Trochę, no bardzo jest inna. Po prostu w tej chwili w pewien sposób to życie moje wpływa na moje życie tak bardzo, bardzo mocno, tak bym to określił. I pozycjonuje się gdzieś tam na najwyższym miejscu w tej chwili siłą rzeczy, więc trudno, nie wiem, być z taką osobą w związku. Zdaję sobie też z tego sprawę, trudno się spotykać z kimś takim, bo ja to trochę traktuję jak, może nie powiem, że służbę, ale no jakąś misję i tyle. I to nie jest wcale służba Ukrainie, jak tutaj niektórzy zwolennicy Korwina i innych tego typu informacji mówią, tylko po prostu to jest, tam się dzieje coś strasznego, co ma wpływ na nasze życie, będzie miało wpływ na nasze życie przez najbliższe lata i moim zdaniem no, trzeba o tym mówić. To jest obok nas, to też mogło nas spotkać paradoksalnie, gdyby jeden, czy drugi, czy trzeci wariat na Kremlu uznał, że bardziej im się opłaca zamiast wojny hybrydowej wejść w jakąś właśnie, chociaż no albo zacząć właśnie wojnę hybrydową z Polską, to my byśmy byli w bardzo kiepskiej sytuacji. Oczywiście to nam nie grozi, jesteśmy w NATO, ale pamiętajmy też o tym, że to nie są stabilni psychicznie ludzie, którzy tam rządzą. To są paranoicy, tak jak Krystyna pisała o Putinie. To są często ludzie, którzy się nie są posuną do wszystkiego, jeżeli będą chcieli, będą czuli, że mają jakiś cel. A co do tych żołnierzy, którzy giną, to nie są tylko wywiady. Problemem jest to, jeżeli masz... Ja miałem tą bliską relację. Przez pierwsze 2 miesiące mieszkałem z tymi chłopakami i to jest ten problem, że ja teraz bardzo pilnuję tego, żeby nie wchodzić w bliższe relacje z żołnierzami, bo zbyt wielu zginęło tych gości, z którymi się lubiłem, kolegowałem, utrzymywałem kontakt, wysyłaliśmy sobie zdjęcia, poznałem ich rodziny i tak dalej. No w przypadku Jury teraz to rzeczywiście tak było, że znałem tego gościa 1,5 roku, widywaliśmy się co miesiąc praktycznie, ostatni raz się miesiąc temu widzieliśmy, mieliśmy kontakt, lubiliśmy się, jeździłem do niego do Soledaru, do Bachmutu, każdy go zresztą lubił, to była taka osoba, z którą się lubiłeś. Wcześniej właśnie pod Kijowem mieszkałem z nim w jednym pokoju, w ogóle wtedy mieszkaliśmy w kilka osób w pokoju, to już 2 nie żyje chłopaków z tego pokoju. Więc no to na pewno jakoś tam wpływa, to jest trudne. Nawet nie chodzi o samego Jurę, bo Jura to raczej miał swobodne podejście do życia i on wiedział, na co się pisze. Valhalla, welcome to, jak on to mówił po prostu. Tylko chodzi o to, że on miał rodzinę, miał 2 małych dzieci, miał żonę, która bardzo płakała na pożegnaniu. Oczywiście po prostu to było rozwalające patrzeć na to, jak się czuje Gala, jego żona. A ja gdzieś tam z nią kiedyś na Skype'ie się witałem, bo on akurat z nią rozmawiał. Więc to są trudne rzeczy. Mhm. To chcę cię zapytać o kwestię
przywództwa. Wszyscy w pierwszych miesiącach byliśmy pełni podziwu dla postawy Zełenskiego. Chcę zapytać, czy cały czas ten kult Zełenskiego jest obecny na Ukrainie? To jest taki niekwestionowany lider, przywódca, czy może do głosu zaczynają bardziej dochodzić takie osoby jak generał Załużny czy Budanow, czy jednak wszyscy koncentrują się wokół Zełenskiego? Nie no, to jest Trójca Święta, tak jak to wymieniłeś. To są ludzie, których wymieniłeś, trzech, do których jest największe zaufanie w tej chwili w Ukrainie. Oczywiście kierownictwo polityczne to jest bez dwóch zdań Zełenski. Na pewno prezydent no jest poważany, popierany, jest do niego olbrzymie zaufanie. Jeżeli były jakieś zgrzyty, to wiązały się z obroną Bachmutu, która pociągnęła za sobą bardzo wielu zabitych, duże straty. No natomiast zakończyła się sukcesem. Mimo z tego, że Bachmut został stracony, no to Rosjanie Donbasu nie zajęli tak jak chcieli. Ta ich ofensywa spaliła na Bachmucie. Teraz pod Bachmutem trwają walki. Rosjanie tam rzekomo zgromadzili około 50 tysięcy żołnierzy, byleby tylko ten Bachmut obronić. Ukraińcy tam cały czas atakują. Trochę otoczyli z trzech stron Bachmut teraz. Role się odwróciły. Więc to propagandowo dla Rosji. Wagnerowcy zajęci byli w drugą stronę atakowali. Wagnerowców już tam nie ma. Wagnerowcy już gdzieś są, gdzieś zupełnie indziej. Rosjanie mają kłopoty pod Bachmutem bardzo duże. Zobaczymy, co będzie za parę dni. Zobaczymy, co będzie koło 15 lipca. To będzie w Bachmucie albo pod Bachmutem. To jest jedno. Więc tutaj mimo tego zaufanie do Zełenskiego jest bardzo duże. Tam jeżeli jakieś wątpliwości się pojawiają, to kwestia jego otoczenia, ale do samego prezydenta myślę, że jest pełne zaufanie, w armii również. Załużny ma olbrzymie takie społeczne, on jest takim, do niego również jest zaufanie olbrzymie. To jest ciekawe, bo przeciwnicy polityczni Zełenskiego, bo oczywiście, że on ma takich przeciwników. Tam nie jest tajemnicą, że pewien konflikt między braciami Kliczko jest, a prezydentem Zełenskim, że się po prostu prywatnie nie lubią, nie przenoszą tego do mediów zbyt mocno, choć pojawiały się już takie pewne symptomy tego, były że polityka wraca. Były jakieś zgrzyty o zamknięciu schronu w Kijowie, prawda? Tak. Ten schron przy Likarni, no to była przychodnia. Był zamknięty, tam ktoś nie dopełnił obowiązków. Zełenski skrytykował za to Kliczkę. No to oczywiście to sytuacja skandaliczna, no bo zginęła osoba wtedy, bo się nie mogła schować do tego schronu. No ale jest też kwestia Poroszenki, przecież był prezydent, jedna z największych partii, druga zaraz właśnie po Słudze Narodu Zełenskiego, własna telewizja, Piąty Kanał, więc też grupa medialna, też Poroszenko jest miliarderem, więc tam jest oczywiście opozycja w Ukrainie, natomiast ona właściwie od początku wojny no, jest schowana, jest jakaś taka jedność polityczna, mimo tych tarć po cichu, które są. Zełenski jest bardzo, jest do niego duże zaufanie, ale co ciekawe, ci właśnie, którzy są w opozycji, to bardziej tutaj podkreślają tą rolę Załużnego. Opozycja, tutaj zaufanie do armii. No i jest jeszcze Budanow, który w ciągu ostatnich miesięcy bardzo, bardzo awansował na takim zaufaniu społecznym, no z racji na to, że jest osobą zagadkową, tajemniczą. No, jego wywiad wojskowy działa błyskotliwie. On był osobą, która w przededniu wojny mówiła o tym, że będzie wojna, SBU wtedy mówiła, że nie będzie wojny. To też jest ciekawe. Więc on ma naprawdę siatkę dywersantów i szpiegów. Działa niekonwencjonalnie, błyskotliwie. I powiem tak, mam kilku znajomych, nie tylko z Polski, ale też z innych krajów, którzy w jakimś sensie obracali się, to są zazwyczaj ludzie na emeryturze, którzy obracali się wokół szeroko pojętego no po prostu działań sił specjalnych, bo ten temat mnie zawsze interesował. Oczywiście takich rozmów się nie nagrywa na kanał na YouTubie. Znaczy zazwyczaj ci ludzie nie chcą, mimo tego, że są na emeryturze. Choć marzy mi się, żeby trochę kiedyś takich rozmów z nimi zrobić. No i nie znam nikogo, kto by negatywnie oceniał Budanowa. Jak się rozmawia z kimś, kto na przykład był gdzieś związany choćby z polskimi służbami specjalnymi, wojskowymi, jest na emeryturze, to zazwyczaj słyszy się błyskotliwy chłopak. Błyskotliwy chłopak. No a powiedz, masz szansę na wywiad z Zełenskim? Starasz się o to? Wiesz co, ostatnio się nie starałem, bo
gdzieś tam zadawałem pytanie, jak byliśmy na konferencjach, jak przyjeżdżała polska delegacja, natomiast od rocznicy, czy od lutego się nie starałem, no bo w stacji zrobił wywiad z prezydentem Zeleńskim twój poprzedni gość, Bohdan Rymanowski. Serdecznie pozdrawiam Bohdana, więc miałem takie, że no już był wywiad, więc ja się raczej skupiam na froncie, na tym, na czym się znam. Natomiast teraz w wakacje dużo się dzieje, ciekawych rzeczy, więc pewnie będę się starał przez jakiś tam miesiąc, dwa. Jak załatwię swoje sprawy właśnie takie, które tam mam, bo mam trochę planów, siłą rzeczy ciągle coś tam robię w Ukrainie, coś nagrywam, to będę próbował się tam zakręcić wokół tego. No ale to jest dużo chodzenia. Tak bym to określił. Słuchaj, zupełnie zapomnieliśmy o rekwizycie, który przyniosłeś. Czy ty go masz gdzieś? Mam. A masz, okej, okay, to zadbałeś o to. Tak. To tak, jeden rekwizyt to jest szewron, który dostałem od kolegi. Nie wiem, czy tutaj cię to nie zapiecza za bardzo. Słuchaj, nie wyproszę cię ze studia. Jak już jesteś, to zostań. No a drugi to rekwizyt, poprosiliśmy, żebym coś wziął. A ja ale to jest... Jak to się nazywa fachowo? Szewron. No, szewron. Się, no wiesz, no to ale jest wlepka, to... ale można sobie to przykleić na ten. Okej. Tym, na kurtce. No tutaj mam hełm swój po prostu, który no też i ze mną co ten, przeżył. Co ten hełm widział, co przeżył? Pokaż go, bo tak... No tutaj jest taka taśma okrywająca. Aha. Na ten hełm się nakłada. No trochę ten hełm w sumie chyba przeżył. Okay. Wiesz co, no co przeżył? Sufit w Soledarze się walił na ten hełm, ale nic się nie stało, chociaż zabolało. To jest paradoksalnie włoski hełm. Ja mam kilka hełmów, ale to jest włoski hełm. Ale to jest tej najwyższej klasy. A sam musiałeś go sobie kupić? Czy... Wiesz co, to jest akurat mój prywatny hełm. Tak. Okay. Ja tam mam jakiś ze stacji, natomiast jakoś mam przywiązanie do tego, mówiąc szczerze. Więc jakoś tak. Zawsze w nim chodziłem od początku i to jest włoski hełm. On ma jeszcze datę ważności. Patrzę, do którego ma datę ważności, a jeszcze ma. 3 lata jeszcze ma. Więc okay. Na tej zasadzie. On ze mną Obyś nie musiał przez 3 lata korzystać nie, z tego mam hełmu. Nie, nie będę korzystał. Obyś oddał do jakiegoś muzeum i... Nie, no zostawię sobie na inne wojny, jakbym się wybierał gdzieś kiedyś. Wiesz, tak. To jest na tej zasadzie. Słuchaj, na początku wojny dosyć długo stacjonowałeś w Kijowie. Też z rozmów z tobą, ale też rozmawiałem z Miłoszem Gocłowskim, naszym korespondentem wojennym, który od lat relacjonuje to, co się dzieje na Ukrainie. I podobno Kijów, oczywiście rano zazwyczaj jakieś szachidy lecą i jest to oczywiście niebezpiecznie, ale wieczorem podobno Kijów nie różni się niczym od Berlina, Mediolanu i Warszawy, jeśli chodzi o życie nocne. Zdecydowanie. Znaczy nocne nie. Tutaj trzeba podkreślić, że tam się wcześniej zaczyna życie nocne, bo o 24 zaczyna się godzina policyjna. O 23 już wszystkie knajpy są zamknięte, większość o 22, bo ludzie, którzy pracują w tych knajpach, muszą wrócić do domów. Miasto Macz, no teraz nie wiem ile jest, ale miało 3 miliony mieszkańców. Nie jest to oczywiście Stambuł, ale no jest 2 razy większe od Warszawy. Ponad 3. Miało grubo z przedmieściami, więc jest duże, długo trwa poruszanie się po nim, więc to też z tego wynika, ale powiedzmy od godziny 18 do 22, no to tak, to wszystko toczy się normalnie. Tak jest od kilku miesięcy. To jest zupełnie inne miasto niż to, do którego ja wjeżdżałem. Ja też wtedy operowałem z Kijowa, ale też pod Kijowem, Irpin, Bucza, Browary. Jest to samo. Bucza jest całkowicie odbudowana. Najbardziej ślady widać w Borodiance, bo tam są bloki, które zostały zrównane z ziemią przez bomby z samolotów i tam trudno, żeby się udało to szybko odbudować, ale zarówno Irpin, jak i Bucza zostały bardzo szybko odbudowane. Tam jest bardzo mało śladów wojny. Po tych... Oczywiście są jakieś pomniki, ale nie ma takich zniszczeń, jak były, a te miasta były bardzo zniszczone. I tam toczy się życie. To jest chyba takie miejsce w Kijowie, w Ukrainie, Odessa i Kijów, gdzie najbardziej toczy się życie. Życie wraca do Charkowa. Ukraińcy cały czas równolegle próbują odbudowywać to wszystko, to co zostało zniszczone. Więc tak, Kijów jest teraz takim miejscem, gdzie ja odpoczywam, gdzie teraz po Chersoniu, jak siedziałem w Chersoniu przez jakiś czas i w okolicach Chersonia, no to ostatnie kilka dni spędziłem w Kijowie. Z jednej strony dlatego, że wiedziałem, że będzie wizyta prezydenta Dudy, to już chciałem poczekać, bo wiedziałem, że będę ją musiał relacjonować, być na tej konferencji prezydentów 3, bo tam był jeszcze Gitanas Nauseda, prezydent Litwy, no i oczywiście prezydent Zeleński. Więc 3 prezydentów. Natomiast też z drugiej strony, że ja tam sobie siadam, piszę teksty, odpoczywam i się czuję całkowicie tak jak w Polsce, jak w Warszawie. Oczywiście, no zdarza się jakiś alarm powietrzny.
czasami też ludzie giną też, o tym trzeba pamiętać. Natomiast no, nie da się tego porównać z frontem. Ja to zawsze mówię, że to jest pewnego rodzaju, są pasy. Pas zachodniej Ukrainy, gdzie naprawdę jest całkowicie bezpiecznie i jest normalne życie. Potem jest właśnie Kijów, który jednak jest od czasu do czasu ostrzeliwany przez Rosjan. Potem jest ten, już te rejony blisko, bliżej frontu, czyli Mikołajów, Charków, gdzie też są ostrzały i jest to ryzyko, że przylecą też inne pociski, właśnie choćby S-300, bo od czasu do czasu Rosjanie sobie lubią wystrzelić. No i potem już jest ta właściwa wojna, czyli te rejony Kramatorsk i dalej na wschód, w sensie bliżej frontu, te 50 km od frontu, tam się zaczyna wojna. Tak już się zrobiło, tak się wydarzyło z tą wojną, że tak to jest. Rosjanie już nie mają tak wielu tych rakiet, nie ostrzeliwują aż tak często zaplecza. Oczywiście jak są cele, to ostrzeliwują. Jak mają uprawdopodobnione, że jest na przykład fabryka albo zakład remontowy, no to zawsze spadną rakiety i wtedy spadną albo w to miejsce, albo spadną na blok niedaleko, bo takie są rakiety rosyjskie. Mhm. Natomiast no, nie da się porównać sytuacji w Kijowie z sytuacją w Kramatorsku i na przykład, nie wiem, w Konstantynówce, w sytuacją pod Hulajpolem w tych miejscach. Bliżej jest moim zdaniem Kijowowi do Warszawy w tej chwili, niż Kijowowi do tych najgorętszych punktów cywilnych, bo już nie mówimy o samym froncie. Mhm. To na koniec o taką bieżącą kwestię chcę cię spytać. Lada dzień będziemy obchodzić 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej. To bardzo gorący temat, przede wszystkim w polskich mediach. Zastanawiam się, ty czegokolwiek oczekujesz od polskich władz, czy ukraińskich w kwestii Wołynia? Pytam też o to, bo twoi bliscy zginęli na Wołyniu. Tak, mój dziadek był z Wołynia, z kolonii Turówka w obwodzie wołyńskim, w powiecie łodzimierskim. Uciekał, mając kilka lat. Ukrainiec ich ostrzegł i uratował tą część rodziny. Natomiast niestety, ale druga część rodziny, czyli brat mojej prababci od strony dziadka i jego rodzina, on był oficerem po prostu polskim i broń Boże, nie mieliśmy żadnego pochodzenia ukraińskiego, bo też wiele osób mi to zarzuca, ale tutaj nie. Żałuję, bo to zawsze jest ciekawy element, wiesz, jakieś różnego rodzaju kulturalne rzeczy i tradycje ciekawe z różnych miejsc. Natomiast nie mieliśmy, no i niestety ta część rodziny została bestialsko zamordowana w trakcie rzezi wołyńskiej. Ten wujek, choć go nie znałem siłą rzeczy i to jest daleka rodzina, ale jednak no, rozcięto go piłą, wydłubano mu oczy, jego rodzina też zginęła. Z racji na to, że był właśnie oficerem polskim, to tak skończył. Więc ja bym bardzo chciał, osobiście, jeżeli tak już szczerze rozmawiamy, żeby była możliwość ekshumacji ciał tych ludzi i żeby oni mieli godny pochówek. To jest naturalne, niezależnie od tego, czy trwa wojna, czy nie. Natomiast rozumiem też na to był trochę czas kiedy indziej. Polskie władze o to nie walczyły w ostatnich latach, a jeżeli walczyły, to bardzo nieskutecznie. Ukraina ma 32 lata i jakoś nie potrafiliśmy tego wyegzekwować. Teraz jest wojna, więc ja też rozumiem, że Ukraińcy trochę o czymś innym myślą, bo dla nich te 50 tysięcy, 55 czy 60 tysięcy ludzi, którzy zginęli na Wołyniu, to oni zginęli 80 lat temu, a oni mają teraz miesięcznie tysiące żołnierzy ukraińskich ginie i myślę, że prezydent Zelenski to przede wszystkim jest skupiony na tym, że giną jego ludzie w tej chwili. Nie 80 lat temu, tylko w tej chwili. I trochę mnie go ten temat interesuje. I tutaj wydaje mi się, że polskie władze, no tutaj jest zadanie dla polskich władz, żeby one jakoś jednak ta pamięć o tych ludziach nie przepadła. Bo ja jestem bardzo daleki od tego, żeby teraz w tej chwili uważam, że budowanie polityki na sprawach historycznych jest jakąś abstrakcją i wariactwem i jakimś totalnie, to jest po prostu głupie. Natomiast można pamiętać, szanować i jednocześnie po prostu już nie żyć tą przeszłością, bo my też mamy swoje za uszami w relacjach z Ukraińcami, ja to wiem, nawet z tych historii rodzinnych. A mówię, ja mam dziadka, dlatego że Ukrainiec go uratował, więc to też tak na to patrzę. Natomiast też wiem, że dla wielu osób, które straciły tam rodziny, to jest dalej bardzo bolesny temat i najbardziej bolesne jest to, że oni czują się zapomniani, że ich ofiara, ich bliscy zostali zapomniani i nikt o to nie walczy, prawda? To jest ten problem. Moim zdaniem tutaj jest rola polskich władz i mam taką nadzieję, że
jakiś gest zostanie w najbliższych dniach wykonany. Zwłaszcza, że umówmy się, z racji też na to, że jest szczyt w Wilnie 11 lipca, 11-12, i on przypada rzeczywiście w taką umowną rocznicę tej krwawej niedzieli, no to siłą rzeczy będziemy głównie mówili pewnie o tym szczycie, bo to jest szczyt NATO i to będzie najważniejsze. Natomiast liczę na to, że jakiś gest zostanie ze strony polskich i ukraińskich władz wykonany. Ja, wiesz, no kim ja jestem? No jestem jakimś potomkiem jakiejś rodziny, która tam po prostu kogoś straciła. Natomiast jak pytasz mnie osobiście, to tak bym chciał. Politycznie, no to mam takie poczucie, że też warto by było w końcu tą sprawę zakończyć, bo ona ciąży w relacjach, które są naprawdę doskonałe. To są bardzo ładne relacje teraz polsko-ukraińskie. Z perspektywy bycia w Ukrainie ja czuję po prostu niesamowitą ilość przyjaźni. Ja nie miałem praktycznie żadnych sytuacji negatywnych. Ukraińcy, jak słyszą, że jestem z Polski, to mówią po polsku, to ściskają, to nawet na blogpostach to się zdarza. W Chersonie robiliśmy sobie zdjęcia, bo chłopak z Gdańska, który pracował w Gdańsku do wojny, chciał, prosił. Są chłopaki, którzy wojskowi ukraińscy, którzy chcą z tobą rozmawiać po polsku. Bo już zapomniałem po półtora roku, a tak lubię ten wasz język, on jest taki trudny i umiałem. I bardzo wiele jest takich sympatycznych sytuacji. I szkoda by było to stracić przez zajmowanie się historią. Warto by było to raz na zawsze zakończyć. Tu na pewno jakąś przeszkodą jest IPN ukraiński. Niestety, ale ten IPN ewidentnie jest taką organizacją, instytucją, która jątrzy i wiesz, jest też coś takiego, taki lwowski Ukrainiec, to tak o nim mówią, też sami Ukraińcy często, który się uważa za, że tylko on jest ukraiński, taki bardzo ortodoksyjny, że wszyscy inni Ukraińcy to nie do końca Ukraińcy, bo i wielu jest w ukraińskim IPN-ie takich ludzi stamtąd i oni chyba nie zrozumieli, że wojna trwa i coś się zmieniło w tych relacjach. Oni przede wszystkim żyją historią. No i właśnie nie bądźmy tacy jak oni, ale oni też powinni zmienić trochę podejście. Jesteśmy najbliższym sojusznikiem Ukrainy w tej chwili. Gdyby nie Polska, Ukraina no nie mogłaby być w tej wojnie w tym miejscu, w którym jest. To nie chodzi tylko o 300 czołgów. To chodzi o wiele, wiele innych rzeczy. To chodzi o to, że jesteśmy hubem, przez który cała pomoc płynie do Ukrainy. I Ukraińcy to rozumieją. Prezydent Zelenski na pewno to rozumie. W Berlinie nie mówił o siostrze czy o bracie niemieckim, tylko w Polsce mówił po polsku o siostrze Polsce i mówił to specjalnie, żeby pokazać gest, symbol. Tylko że prezydent Zelenski jest z krzywego rogu. On mówił kiedyś jeszcze po rosyjsku. On się musiał nauczyć ukraińskiego, żeby mówić w nim, no teraz mówi perfekcyjnie, ale bardzo dobrze w Kijowie. Jak już został prezydentem. To jest człowiek, który o zbrodni wojskowej prawdopodobnie nie wiedział. Ja mam koleżanki, które są z Charkowa, mam znajomych, którzy są gdzieś z Dnipra i oni nie mieli pojęcia o zbrodni wołyńskiej, o rzezi wołyńskiej, o ludobójstwie na Wołyniu, bo o tym się nie mówiło. W tamtym roku po prostu nie uczy się o tym w szkole tam. Nie uczyło się w trakcie Związku Sowieckiego, nie uczy się teraz. Jednak też pamiętajmy, że część tych ludzi większość życia przeżyła w Związku Sowieckim. Tak jak u nas w Polsce też wiele osób pamięta PRL. No, jakby spojrzeć na społeczeństwo, to bardzo wiele. I to jest też ten problem, że nie ma polityki historycznej, która by o tym mówiła. Nie ma tego, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Oto, to jest duże, to tak, Polacy się zwrócili do Niemców. Natomiast Ukraińcy w ogóle o tym nie mówili przez długi czas i to jest problem. Natomiast teraz nie ma co tego wygrzebywać i się zachowywać jak po prostu, nie wiem, kłótnia, tylko po to, żeby robić kłótnie. Fajne jest to, że w zeszłym roku ambasador ukraiński był na obchodach ludobójstwa na Wołyniu. Dla mnie to też było coś znaczącego, bo jeżeli ambasador przychodzi na obchody zatytułowane ludobójstwo na Wołyniu Polaków, no to i innych narodowości zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, to już coś pokazuje. To znaczy, że ambasador jest, on jest przedstawicielem swojego kraju i on uznaje to ludobójstwo po prostu najzwyczajniej w świecie. To nie wyobrażam sobie przedstawiciela ambasadora Turcji na obchodach rzezi Ormian po prostu w Erywaniu, ogólnie w Armenii. Więc to dla mnie jest jakiś sygnał, że ten temat będzie przepracowywany, tylko warto, fajnie by było, nawet nie chodzi o przeprosiny, fajnie by było, żeby te ekshumacje ruszyły, bo wiem, że dla wielu osób to jest ważne. Będziemy zatem bacznie obserwować, co się będzie działo w najbliższych dniach już właściwie w tej kwestii, oby coś ruszyło. To co, jak się wojna skończy, na jakiś mecz do Kijowa się wybieramy? Na Dynamo?
nie wiem, na Dynamo, może jakiś finał Ligi Mistrzów znowu, czy coś. W sumie by było. Tak symbolicznie mogły, może by UEFA no wyróżniła, mam nadzieję, Ukrainę po wygranej wojnie, prawda? To jest piękny stadion. A jak nie, to zapraszam cię na rozgrywki Fortuna pierwszej ligi. Jest taka drużyna Wisła Kraków. No wiem, znam. Tacy rywale jak Górnik Łęczna, Chojniczanka. O, no słuchaj, chętnie. W sensie, zapraszamy. Bardzo chętnie. No właśnie pamiętam Wisłę, jak byłem na ich stadionie właśnie z jakichś takich meczów, wiesz, takich z Górnikiem Zabrze, no tego typu, prawda? No, słuchaj, ale Lechia Gdańsk padła do pierwszej ligi, Wisła Płock. Można się poczuć ekstraklasowo. No, no to prawda, to prawda. Nie no, życzę Wiśle, wiesz, powrotu do Ekstraklasy, bo dobrze, żartujemy sobie, żartujemy, lubię cię też tutaj kłuć tym, ale miejsce Wisły jest w Ekstraklasie. No. I w tym momencie musimy zakończyć, bo to najlepsza puenta naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Kolejnym gościem podcastu Futbol i Polityka był korespondent wojenny Mateusz Lachowski. Dziękuję.